Witam Was w kolejnym vlogmasie, już 10. I przed chwilą zadzwonił mój budzik, dlatego wstaję do pracy. No ja też, jak widzieliście, już wstałam. Chłopciak też już biega od rana. Tak strasznie nie chce mi się dzisiaj iść, już jest czwartek. Zobaczymy jeszcze, co Zuzia robi. Zobaczcie, śpi. Nawet Gucio już wstał. Na śniadanie zrobiłam kanapkę z serem. Dokładnie takim. Tu już mam swoją zieloną herbatę. I na drugie śniadanie też zrobiłam z tym samym serem. Już jestem na miejscu, jest godzina 7 i zaczynam byle do 15. I dzisiaj po pracy mam zamiar iść na zakupy, a chciałam rozejrzeć się już za jakimiś prezentami świątecznymi, więc pójdę do Rossmana, do Biedronki, a może wam tam też coś nagram. No bo już dzisiaj 10, więc pora się rozejrzeć za takimi rzeczami, może będzie coś ciekawego. Zobaczymy. O, komputer mi się już prawie włączył, więc zaraz zacznę pracę. Jak ja przychodzę na 7, to właśnie po drodze jak idę, to jest jeszcze ciemno, dlatego często mogę wam, jak idę parkiem, to właśnie są takie piękne światełko, bo wszystko się świeci. No bo tak jak mówię, no to jeszcze jest ciemno wtedy, jeszcze się nie rozwidnia i dopiero teraz widzę, że jest taka szarówka. I aż trudno w to uwierzyć, ale jak byłam w pracy, widziałam, co za okno pada śnieg i teraz idę. To jest śnieg. Nie spodziewałam się, że dzisiaj w ogóle będzie śnieg. Jestem bardzo zaskoczona. Że dość tak pięknie biało. Znaczy, tego śniegu nie ma jakoś dużo, bo tutaj jest trochę, a na trawie to w sumie go prawie nie ma. Ale i tak dobrze, że jakiś jest. Majeczka, zaraz zobaczysz, jaki jest śnieg. Ale już zaprowadziłam Majkę zostawioną w domu i teraz idę do sklepu, właściwie do sklepu. Ale mam maseczkę i słabo mnie pewnie słychać.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King. Jestem już w domu i jeszcze nie rozpakowałam nawet zakupów. Ale tutaj robię sobie na razie jedzenie, bo jestem już głodna. I robię sos taki z torebki, brokułowo-serowy i makaron mam już ugotowany. Makaron już mam ugotowany, więc zaraz będę jeść i później zajmę się zakupami. Tutaj jeszcze mam stęsknioną majeczkę, nie wiem czy tęskniła za mną, czy za jedzeniem. Z takim tęskniłaś? A teraz proszę się wody napić. I byłam w Biedronce, w Rossmanie, chyba w tylu sklepach, nie było w sumie nic aż tak ciekawego, ale coś tam zawsze kupiłam. To już wam pokażę później, na razie idę jeść. Już mój obiad jest gotowy. I herbatka. Głównie byłam na zakupach spożywczych i prawie nic nie kupiłam oprócz tego, tylko właśnie kilka rzeczy. To jest serwetnik na stół wigilijny, myślę, że będzie ładnie wyglądał. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy dla zwierzaków, to tylko wzięłam, to nie jest chyba nawet obruszka, tylko naszyjnik dla psa, więc też myślę, że na Wigilię założę albo Sonię, albo Mai. W ogóle w Biedronce, jeżeli chodzi o tę akcję świąteczną dla zwierząt, bo była właśnie od dzisiaj, czyli od czwartku, tak, dzisiaj jest czwartek, ale no mi się tam nic w sumie nie podobało, legowiska były ładne. Jeżeli chodzi o zabawki, to były zestawy takie bardziej nadające się według mnie dla większych piesków niż małych. I jeszcze w Rossmanie kupiłam renifera na choinkę. I kolejnego renifera też na choinkę. I jeszcze świecznik, to się nazywa? No tutaj na świeczkę. Więc myślę, że to sobie postawię gdzieś tutaj. A tylko jeszcze nie wiem gdzie, bo tu mam tych świeczek trochę, więc może tych świeczek odpakuję którąś. Włożę tego świecznika, a tamtą zapalę sobie dzisiaj w kominku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo jeszcze tu mam w ogóle tą świeczkę z wczoraj z kalendarza. Zaraz zapalę i zobaczymy. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient yuletide carol. Ten naszyjnik dla psa w Biedronce kosztował 10 zł, albo około 10 zł. On się jeszcze tak trochę rozciąga dodatkowo.
I tu ma też regulację. Do niego oprócz tego, że ma tu zawieszkę kostkę, to jeszcze było coś takiego, nie wiem czy to jest na ubranko, na co to jest, czy jeszcze tu można to przypiąć dodatkowo, czy to jest po prostu na ubranko taka przypinka. Dzisiaj jest 10 i tak nietypowo zaczniemy od kalendarza chrupka. Znowu sianko. Będziesz miał na nóżce. I dzisiaj 10 jest tutaj, nie wiem czy to jest świnka czy chomik narysowany. Jak chrupcie myślisz, świnka czy chomik? On nie myśli, on biega. A my otworzymy 10. I dzisiaj trafiły serduszka, które już też raz były. I wziął serduszko. Nie wiem w sumie co z nim zrobił, czy go zjadł tam, czy połknął, czy później zje. Ale on chętniej je różne przysmaki tutaj u siebie niż na wybiegu, więc tutaj mu dałam. Będziemy otwierać kalendarza. Dzisiaj 10. Maja znowu w gniecie okienka. Bo na chodzi w tych kalendarzach, to potem wgniata te okienka. Już patrzę co się trafiło. Smaku wołowiny. Czy wczoraj przypadkiem nie było smaku wołowiny? Już sama nie wiem. Ale i tak te przysmaki wyglądają tak samo, tylko że różnią się smakiem. No zaraz dam ci. I da mi przysmaczek. Poproś. I teraz otworzę z Roko. I dzisiaj są znowu. Tu widzę, 4 przysmaki są po prostu na zmianę, na przemian. Paski z kurczaka. Smakowało? Tak, bardzo. Aż mi chyba w ząbkach utchnęło, bo dalej mlaskam. Ale zaraz sobie znajdę kolejny. Mama, otworzę kolejne okienka. Teraz moje kalendarze. Czyli jest jakaś bombka. To jest Milki już. Majeczka prawie otworzyła. O, widzę 10. Teraz trafił mi się ten dobry cukierek. Nie lubię jak jest ten z orzechem. Wolę jak jest z jakimś karmelem czy czymś takim. I tu jak zwykle nie widzę. Najgorzej w tym kalendarzu mi idzie szukania, ale jest. O, coś większego w 10. W końcu trafiłaś coś fajnego w tym kalendarzu. Zobacz moja. Mikołaja mamy. Tu byś chciała? Mamo, daj szybko, mamo. Wreszcie fajna rzecz w tym kalendarzu. Bo ciągle też, ktoś też mi napisał w ogóle w komentarzach, że mi się trafiają często w tym szokobonsy. I ja chociaż lubię bardzo szokobonsy, to też trochę było nudne, jak się tak często trafiały. Więc wreszcie się trafiło coś porządnego. Co moje, otwierasz kolejne okienka? Są wszystkie rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Teraz wam pokażę moje zakupy spożywcze. Tylko bez jogurtu naturalnego, bo już go włożyłam do lodówki. Zaczniemy tutaj od może kupca kreta, bo w weekend planuję właśnie robić kopiec kreta i do niego też kupiłam składniki, to też wam pokażę. W ogóle to są wszystkie moje zakupy i postaram się tak w miarę szybko wam to pokazać. Tu też śmietanka właśnie, żeby zrobić ciasto, banany też będą mi potrzebne do ciasta. Ser żółty.
masło też do ciasta, a czy serzuty nie do ciasta. Serzuty będzie mi potrzebne akurat do pizzy. Kupiłam spód do pizzy i kupiłam jeszcze do tego pieczarki, ponieważ weekend też chyba z siostrą będziemy robić sobie pizzę. Mam pieczarki, ser, do kanapek kupiłam szczypiorek. Tam mam pomidory, mam ogórka, dwa ogórki chyba. I jeszcze pastę, nie, krem miodowy. Już wam pokazuję go. Krem miodowy. I tu wziąłam bułki, a jakiś ser. I jeszcze wziąłam z Biedronki kapuśniaczki, to są z farszem się mówi w sumie, z kapustą i z grzybami. Będę miała może na śniadanie albo do pracy na drugie śniadanie sobie wezmę. I to w sumie wszystkie są moje zakupy. Teraz przyszedł czas, żebym przeczytała wasze komentarze, bo w sumie w każdym vlogmasie tak robię, więc dzisiaj też. Dzisiaj już nie miałam wyłączonych komentarzy, nie było żadnych problemów technicznych. YouTube mi nic nie wyłączył, więc były wasze komentarze. Widzę, że jest ich całkiem sporo, także już zabieram się za czytanie ich, chociaż i tak już w miarę je przeczytałam i dam wam serduszka. Ale teraz jeszcze na filmiku i zobaczymy. I tutaj też oprócz komentarzy widzę, że jest kilka pytań. Czy pokażesz kiedyś twarz? Więc nie chciałabym być jakoś rozpoznawalna, dlatego pod tym względem to chyba nie. Ale to nie tak, że nigdy, bo wiem, że miałam takie momenty, że zastanawiałam się, czy rzeczywiście się tam od czasu do czasu w jakimś filmie nie pokazać, albo czy przynajmniej na Instagramie się nie pokazywać. Ale myślę, że jeżeli zacznę, to może najpierw bym zaczęła pokazywać się na moim prywatnym Instagramie. Macie link też w opisie do niego. Więc no nie mówię tutaj, że nigdy, że na pewno na 100% nie, bo może na kiedyś nastanie ten moment, że będę chciała się od czasu do czasu tam w filmiku jakimś pokazać. Ale no nie wiem, czy jest to w sumie potrzebne. Czy planujesz nowe zwierzaki? Na razie na pewno nie, ale no może to się zmienić, bo chciałabym mieć akwarium i więcej rybek, większe akwarium. Ale no na razie nie planuję jeszcze, że w tym momencie już jakieś zwierzaki, więc nie. Ile Maja ma lat? Maja ma 7 lat. Również Pinczerek TV Cię pozdrawiam. I pozdrawiam również tutaj Weronikę. Oraz twoje pieski, Łatka i Mije. Dziękuję wam za wszystkie bardzo miłe słowa do mnie piszecie. Pieski małe trzy również. Bardzo dziękuję za komentarz. O, fajnie, że niektórzy właśnie zdążacie jeszcze mój film oglądać rano, bo oddaję je właśnie bardzo wcześnie. Naprawdę, bardzo jesteście mili wszyscy. A czy zrobię aktualizację bałek majeczki? Być może tak. Ale nie wiem jeszcze, czy jutro, czy w jakimś vlogmasie. O, też dziękuję bardzo za taki długi i miły komentarz. Również dziękuję. Alicja, również ci dziękuję. Lea, również dziękuję. W ogóle wszystkim wam dziękuję. I no, jest mi bardzo miło, że piszecie takie miłe po prostu do mnie wiadomości, komentarze. I też na Instagramie piszecie. Mi w ogóle wydaje się, że te vlogmasy u mnie w tym roku są bardzo nudne, no bo ja tak nie mam za bardzo kiedy nagrywać. Ale naprawdę dostaję od was tyle miłych komentarzy, że jestem aż zaskoczona, że tyle osób chce mimo wszystko oglądać te filmy. Chociaż zdaję sobie sprawę, że no nie mam za bardzo wam nic ciekawego w nich co pokazywać, no bo u mnie nic ciekawego też się nie dzieje. Wiadomo, chodzę codziennie do pracy od poniedziałku do piątku. W sobotę jedynie mogę wam więcej coś tam pokazać zwierzaków, ale tak, no to mam dość takie nieciekawe życie. Ale mimo wszystko oglądacie nas, więc za to wam bardzo oczywiście dziękuję. Kochani, muszę wam powiedzieć najważniejszą w sumie rzecz dzisiaj. Tutaj mam herbatkę, tu mam chrupka. I zaraz wam powiem, co jest takie bardzo ważne. Pewnie się zdziwicie. A więc dzisiaj jest czwartek, to oznacza, że jutro jest piątek, piąteczek, piątunia i zaczyna się weekend. Tak, pewnie jesteście teraz zdziwieni, że to nie jest tyle ważne, bo każdy o tym wiedział. Ale ja naprawdę tak się cieszę, że jest w końcu piątek, że w sobotę się wyśpię i wydaje mi się, że większość osób,
które, no chyba że osoby pracują na przykład w weekendy, albo no jeżeli macie też coś ważnego do załatwienia, albo jakieś ważne sprawy, lub coś was czeka trudnego w weekend, no to raczej nie czekacie na ten weekend. Ale jeżeli macie wolny, to pewnie też się cieszycie, więc to jest to ważna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, że jutro zaczyna się weekend. Ja się bardzo cieszę i Chrupcio chyba też się cieszy. Chrupek, powiedz, czy cieszysz się z tego powodu, że jest weekend? Tak, bardzo się cieszę, bo weekend zawsze dostaje więcej smaczków. Ale powiem wam, że ja kiedyś to rzeczywiście bardzo nie lubiłam weekendów, bo moje studia były niestacjonarne, czyli zaoczne, więc... I zresztą sami pewnie też widzieliście po filmikach, że jak nagrywam, to często wam pokazuję, że po prostu jestem w domu i... No i jestem w domu, no bo wtedy właśnie studiowałam zaocznie. I tak jak później też mnie oglądaliście, no to widzieliście, że od czasu do czasu byłam na jakimś stażu. Takich głównie 6-miesięcznych stażach byłam. A teraz tak naprawdę jestem, mam pierwszą pracę w swoim życiu, bo wcześniej byłam na stażu. A teraz jak pracuję, to jest właśnie moja pierwsza praca, bo wcześniej, to jak mówię, to były po prostu staże takie 6-miesięczne. Tak, Majeczka? No i też tak jak... Gdzie ty tam chcesz do Chrupka? Chrupek w akwarium jest. I tak właśnie często wam nagrywałam. No to miałam więcej czasu, no bo studiowałam zaocznie i tak jak oglądaliście mnie, to widzieliście, że właśnie z przerwami czasami pokazuję wam, że jestem na jakimś stażu, a czasami po prostu jestem w domu. No bo studiowałam w weekendy. Tak, Maja? I miałam wtedy dużo właśnie czasu na zwierzaki i na nagrywanie, no a teraz to się zmieniło. Majka mi wchodzi na kolana, nie wiem co ona do mnie chce. I mnie przewraca jeszcze do tego, no. Co ten psiak robi? Powiedz, co ty robisz? Przez ciebie siedzę na podłodze. Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chcecie, to możecie zadawać trochę pytań pod tym vlogmasem. To może w następnym vlogmasie, albo po prostu w następnych vlogmasach będę robiła tak, że będę odpowiadała, na przykład wybierała sobie po 3 lub 4 pytania na vlogmas i będę odpowiadała na nie na filmiku, więc po prostu nawet jeżeli możecie zadawać pytania w ogóle pod wszystkimi vlogmasami, a ja będę na przykład odpowiadać, będę sobie wybierać, tak jak mówię, na każdy vlogmas wybiorę sobie kilka pytań i będę odpowiadać, więc jeżeli oczywiście chcecie, bo nie musicie, jeżeli ktoś po prostu chce jakieś pytanie zadać, to możecie pod vlogmasami, będę odpowiadać na filmie. I muszę kończyć ten vlogmas, bo w sumie nie wiem już, która jest godzina, a jego jeszcze nawet nie zaczęłam montować. Ale to przez to, że dzisiaj byłam na zakupach i trochę mi zeszło. I jeszcze najlepsze jest, że nic w sumie ciekawego takiego nie kupiłam. Ale już żegnam się z wami, więc jeżeli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Dziękuję ci w ogóle, że mnie oglądasz. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro.